idę do kurek, bo tutaj kurki mam. Czy Piotrek ma, ale no tutaj, a jest tu akurat. Co ty robisz? No nic, nagrywam. Teraz kręcisz, tak? No. To szkoda, że wcześniej nie przyszedłeś, bo już akurat skończyłem, ale... Ale dobra, skoro jesteś, to słuchaj. Witam w moim kurniku. Kurnik polskiej Polonii w Niemczech Zachodnich. Czym my się tutaj zajmujemy? Kurnik to jest w zasadzie najważniejsza część, to jest domek moich kur. Mam aktualnie 3 kury. Akurat jajka są, Tomek, możesz pokazać. O, akurat jajeczka, pięknie na słomie, na sianku, pięknie jajeczka złożone. Domek ocieplony, podwójne ścianki, w środku trociny, podłoga również podwójna, trociny, daszek z trocinami, również w środku po to, aby kury mogły sobie zimę spokojnie przeżyć. Tutaj znajdujemy się w północno-zachodnich Niemczech. Nie ma tutaj takich mrozów jak w Polsce, dlatego taka konstrukcja wystarczy na tym górom. Na dole trociny i oczywiście siano. Siano, które imituje kurkom prawdziwą trawkę. Gdy nie było siana, kury chodziły po prostu i w krzakach znosiły jajka. Trzeba było chodzić i szukać. Tutaj mamy główną część kurnika. To taki, chciałbym powiedzieć, wychodek, ale to nie jest wychodek. To jest po prostu miejsce, gdzie kury mogą sobie wychodzić, gdy akurat ich nie wypuszczam. Po to, aby miały dużo miejsca. Proszę. Bardzo takie, dosyć przestronne. Ale tak naprawdę, tak, tutaj sobie kurki jedzą, jest zbiornik na wodę z lewej strony, który wystarcza kurom na cały tydzień. Gdy jest ciepło, trzeba tę wodę troszeczkę częściej wymieniać. Ale tutaj mamy najstarszą część kurnika, to jest mini kurnik, nazwijmy to, mini kurnik, z którego korzystał Tomek stojący za kamerą. Kiedyś tutaj miał jedną kurkę, która sobie tutaj żyła, ale dla mnie to było za mało, ponieważ chciałem tych kur mieć więcej. Gdy się ma rodzinę do wyżywienia, no to tych jajeczek musi być troszeczkę więcej, więc postanowiłem dla dwóch kolejnych kur dobudować tę część. To wszystko, ten cały kurnik jest zbudowany z desek, które są zebrane tak jakby, no nie tak jakby, na ulicy. Niemcy tutaj mają coś takiego jak Sperrmühle i wystawiają stare szafy, komody, meble i tak dalej. Więc ja to wszystko zebrałem, rozebrałem, nawet Tomek możesz tam pokazać, zostało jeszcze troszeczkę desek. I z tego wszystkiego, śrubki, wkrętarka, i z tego wszystkiego powstały właśnie takie furze pokoje, że tak powiem. Ta część jest nowsza, a na samym końcu powstał tutaj taki domek. To jest dom, tutaj możesz pokazać na dole, to jest dom przewidziany dla 5 kur. Tutaj kurki mają znosić jajka i to jest tak jakby taka szafa, która otwiera się od środka. Uwaga, będę zamykał. Otwiera się od środka, o to właśnie, aby można było te kury, te jajka, kurze po prostu łatwiej wybierać. Tutaj takie okienko zrobiłem z małą pleksą po to, aby kury coś tam widziały, ponieważ w ciemności kury niczego nie dostrzegają. I tutaj chodzi o to, aby kury miały taki swój zaciszny taki kątek, po to, aby czuły się bezpiecznie, żeby sobie spokojnie te jajka znosiły. Dlatego też, tam może z tyłu Tomek pokazać, dlatego też w tym kurniku tutaj, mimo to, że jest piękna piękne panoramiczne okno, po prostu trzeba było to okno zabić wielką deską, ponieważ kury jakoś nie lubiły tam przesiadywać, a teraz mają luksusy. Tam, w tamtym rogu, jeszcze kilka dni temu stał taki, my to nazwaliśmy pałacem, w którym przesiadywały kury, które świeżo do nas przybyły z farmy, no ale tego domku już nie ma. Tutaj w tym naszym gospodarstwie kury to jest pasja. My tutaj nie patrzymy na to, czy nam się to opłaca, czy nie, ponieważ jajka w supermarkecie są względnie tanie. Nawet takie, jak to by Niemcy powiedzieli, jajka ekologiczne. A tutaj mamy jajka od 6 kury, żarełko pierwsza klasa, tutaj dla specjalne żarełko dla kurniosek, tak? Tutaj grube ziarno dla kurniosek i oczywiście dla kolorytu między innymi mais, czyli kukurydza. Kukurydza, tak jest, dokładnie. Kukurydza, co to jest? Tak. Pielęgnacja kurnika. Tutaj proszę, akurat w tym momencie nie ma, ale kury mają pchły,
takie kurze pchły, które dla ludzi nie są groźne, ale po prostu obłażą i potem się, no to jest śledzi. Więc trzeba co jakiś czas oliwą z oliwek cały kurnik po prostu wysprzątać, a przynajmniej tam, gdzie kury śpią, po to, aby no, nasze kurzęta miały jeszcze większy luksus. No, ta kura to akurat jest najbardziej zdrowa, a tutaj mamy kurę jednonożną, jedną kurę, która jest ślepa na jedno oko i tak sobie tutaj żyją. No i mam nadzieję, że za jakiś czas dołączą nas kolejne kury, które będą żywić naszą niemiecką Polonię.